Chcę powiedzieć, co jeszcze takiego na osiedlu Fazos istniało. Były czasy, kiedy mogliśmy, mówię mogliśmy, bo ja jestem z osiedlem, mimo to, że nie mieszkam, bardzo się identyfikuję, jestem po sąsiedzku mieszkańcem. Natomiast mogliśmy się cieszyć swego czasu pięknym placem zabaw, tak zwana indiańska wioska, na którą przychodziły dzieci z połowy miasta Tarnowskich Gór. Rewelacja. Zostało to zniszczone, zostało to po prostu rozebrane, nie było przez długi czas nic. Był basen, na który też przychodziły dzieci z połowy Tarnowskich Gór, nawet może z większej części niż połowy. Po wielu latach, no oczywiście problemy różnego rodzaju, kłótnie o to, kto ma zabezpieczyć bezpieczeństwo tamtych dzieci. Finał taki, że basen został zniszczony. Na ulicy Opolskiej, tam gdzie później była, może dzisiaj jeszcze dalej jest telewizja kablowa, było również przedszkole. Było przedszkole, gdzie część dzieci chodziła do tego przedszkola, również z osiedla Fazos. To było przedszkole miejskie, zostało lata temu również odsprzedane, sprzedane, zrobione, nie ma go. Na osiedlu Fazos również był swego czasu żłobek. Dziś można powiedzieć, że od sześciu lat, jak jestem radnym, mała iskierka została zapalona, a nawet może więcej niż tylko mała iskierka, duża iskierka, że coś na tym osiedlu wreszcie zacznie się zmieniać, bo powstał plac zabaw nowy, dzięki burmistrzowi, dzięki osobom, które się zaangażowały w to. I ten plac zabaw dzisiaj służy dzieciom. Placu zabaw nie szło zrobić przy przedszkolu numer 20 na Opolskiej, które chcemy zlikwidować, no dlatego, że właśnie problem gruntów. Udało się coś niecoś tam połatać, zrobić takie małe coś niecoś. Mówiliśmy, będą dzieci chodzić na osiedle Fazos, bo mamy nowy plac zabaw. Panie burmistrzu, kłaniam się nisko, jeszcze raz dziękuję za to, że ten plac zabaw tam powstał. Kolejnym pozytywnym krokiem w stosunku do osiedla to robienie dróg małymi krokami. Więc mówię, ta iskierka została rozpalona, że coś się zmienia po długich latach, bo ci ludzie wielokrotnie byli niestety, jak ja to powiem tak kolokwialnie, wykolegowani. Osiedle zostało sprzedane bez prawa pierwokupu, osiedle zostało sprzedane w taki sposób, że miały być również drogi sprzedane. Właściciel, który kupił osiedle, wymigał się z tego w sprytny sposób. Zostało to na karbach Skarbu Państwa, wspólnot oraz mienia wojskowego. Robimy dobry krok na tym osiedlu, bo też kłaniam się nisko, panie burmistrzu, za to, że naprawiamy powolutku tam drogi, przejmujemy od Skarbu Państwa. Może uda się kolejne kroki zrobić w stosunku do dróg, którymi zawiaduje dzisiaj mienie wojskowe, jest to na dobrej drodze. Bardzo ze swojej strony za to wszystko dziękuję. Natomiast zobaczcie Państwo, ci ludzie, ci mieszkańcy tego osiedla, jak wszystko mieli blisko, bo jeszcze został wybudowany kiedyś pawilon, dzisiaj całe szczęście, że nie został zburzony i no jest tam sieć Biedronki. Dobrze, że aby tyle zostało, prawda? Natomiast mówienie, że my dzisiaj w przedszkole zamkniemy, dzieci znajdą miejsce, bo jest tych dzieci tyle, a miejsc mamy wolnych w Tarnowskich Górach tyle, to okej, ja to przyjmuję. Ja nie neguję tego, że dzieci znajdą miejsce w przedszkolach tarnogórskich. Tak, znajdą. Tylko pytam się, gdzie? W dużej odległości. W dużej odległości od osiedla Fazos, bo najbliższe przedszkole, gdzie niestety tylko mała garstka się pomieści w przyszłym roku od września, mam tu na myśli Gruzełki. Mówię blisko. Blisko dlatego mówię, bo jest najbliżej. A czy to jest blisko? To dla tych, którzy chodzą pieszo, a wciąż tacy są, no to mam wątpliwość. Ale nie ma nic bliżej. Nic nie zrobimy. Okej. Powiem w ten sposób. Będę głosował przeciw. Nie dlatego, że uważam, że te przedszkole nadaje się i nie trzeba nic tam zrobić, bo czytam opinię pana inspektora, znam ją już od chyba półtorej miesiąca i powiem w ten sposób. Przedszkole wytrwało 40 ponad lat. Wytrwałoby jeszcze rok, jestem o tym przekonany, wytrwałoby jeszcze rok.
To, że w tej opinii pana inspektora są rzeczy wyolbrzymione, ja nie mam wątpliwości. Mówię to publicznie z pełną świadomością. I proszę zapoznać się tylko z jednym punktem, gdzie pan inspektor pisze: zbyt płytko uposadowiona rura z wodą. Nie cytuję, mówię swoimi słowami. Na głębokości 80 cm. Wydaje mi się, że dzisiaj nie sprawdzałem tego, bo mnie to po prostu nawet nie interesowało na tyle. Przepisy mówią, że do 90 cm. Natomiast jakie zimy mamy ostatnie lata, jakie mrozy mamy, to widzimy. W tym roku był moment, że było więcej. Mógłbym zadać pytanie, czy zamarzło coś? No nie zamarzło. I myślę, że przy niewielkich nakładach mogłoby te przedszkole funkcjonować jeszcze rok. Dlaczego rok? No bo to wychodzi z prostej matematyki, z uzasadnienia, które dostaliśmy. W przedszkolu dzisiaj jest tyle dzieci właśnie w poszczególnych rocznikach, że w miesiącu sierpniu część dzieci zakończy tą edukację przedszkolną, pójdzie do szkoły i zostanie grupa dzieci, która gdyby przez rok jeszcze te przedszkole funkcjonowało, mogłoby doprowadzić do tego, że zostanie garstka bodajże 14 dzieci, które mogłoby być przekazane razem z wychowawcą do przedszkola najbliższego właśnie tego na Gruzełki. I odbyłoby się to bez krzywdy dla dzieci, przede wszystkim dla dzieci. Bo dzisiaj, tak jak w każdym przedszkolu, możemy śmiało powiedzieć, te dzieci są przywiązane do miejsca. Rodzice wybrali to miejsce, mimo to, że warunki są takie, jakie są, bo im po prostu jest to po drodze. I te dzieci przede wszystkim mają wychowawców, które... Można powiedzieć, którzy zostali pokochani przez te dzieci, bo są związani, a my im tego nie zapewnimy. Chodzi o jeden rok. Jeżeli ktoś mi odpowie w ten sposób, że rzeczywiście to jest dla dobra dzieci, bo boimy się, że te przedszkole się zarwie, rozleci nagle w tym jednym roku kolejnego funkcjonowania, to ja to przyjmuję, bo ja też się boję o te dzieci. Też się boję o te dzieci, ale pytam, gdzie był wcześniej inspektor, gdzie były te osoby, które mogły stwierdzać rzeczy, które po prostu się tam złego dzieją w tym przedszkolu, żeby je troszeczkę naprawiać i łatać. Ja wiem, że dużego remontu nie szło zrobić. Chciałbym, żeby to zabrzmiało na przyszłość jako mój sprzeciw i głos rozpaczy, bo źle żeśmy to rozprowadzili, podejmując decyzję o likwidacji tego przedszkola. Bo nie zrobiliśmy kolejności. Najpierw trzeba było rozmawiać, najpierw trzeba było dyskutować, najpierw trzeba było dopuścić wszystkich tych, którzy chcieli coś w tym zakresie powiedzieć, a niestety tego nie zrobiono. Dlatego chciałbym, żeby to wybrzmiało dzisiaj jako mój sprzeciw, nie przeciwko likwidacji tego przedszkola, bo ono musi nastąpić. Nie godzę się na ten rok. Wolałbym, żeby to było w przyszłym roku. Ale niech jest to sprzeciw przeciwko załatwianiu i rozmawianiu na temat tak drażliwy, który dotyczy dzieci, który dotyczy mieszkańców i bądź co bądź, mógłbym zakończyć i powiedzieć, również naszych wyborców, bo my ich reprezentujemy i oni na nas patrzą, szukając pomocy, a niestety muszę powiedzieć, że z mojej strony tej pomocy nie było, bo do dyskusji nie zostałem dopuszczony. Dziękuję bardzo.